To jest strasznie popularna dziedzina YouTube'a teraz. Najzabawniejsze odszoty. To może się kiedyś, może się w jakiejś znajdę. Tylko musicie wybierać takie naprawdę dobre. Ale to fakt, no powiem tak, teraz odszoty, no to jest pomysł na kanał, tylko to już jest z tego, już jest tak dużo, że tylko najlepsze kompilacje odszotów się tam trzymają, więc tam jest parę kanałów, co ktoś o to naprawdę dba i stara się, żeby to wyglądało. I faktycznie te kanały się rozwijają z odszotami. Także spoko. Mi to nie przeszkadza na przykład. Mi to kompletnie nie przeszkadza, że są takie odszoty, bo zdaję sobie sprawę, że to jakoś tam też nakręca ten stream. I to, że ktoś korzysta z mojego contentu, no bo tam wycina jakieś kawałki, nie jest dla mnie żadnym tam minusem. Tylko właśnie plusem, bo ja na przykład YouTube'a nie prowadzę i jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, a co to jest ten stream, tak wiecie, no. Chociaż odszoty to może nie za bardzo dobrze mówią o tym streamie, bo tam się jest bardzo wybiórczo, no tylko takie poszczególne momenty, a zwłaszcza większość takich toksycznych jest wycinanych, ale still i tak jest to jakaś tam reklama, więc dla mnie to na korzyść działa i spoko. Ludzie chcą to oglądać, więc... Bo to wiecie... Takie tam... Raki tym helikopterkiem sobie leci. Znaczy, no, to jest... Najpopularniejsze odszoty, jakie oglądałem właśnie, to się strasznie popularne zrobiło na YouTubie, to musiałem zbadać, no. To Arkwell siedzi w Lola, gra i tam, kurde, ciska mięsem, nie? Znaczy ja nie mam jakby pretensji do Arkwella, nie? Że tak się zachowuje, no każdy się zachowuje tak jak lubi, nie? I tak jak ludzie akceptują, to jest spoko, nie? Nie moja sprawa. Ciskam mięsem, nie! Ej! Czemu ja ciskam mięsem? Jakby ja jestem właśnie osobą postronną w tym wszystkim. Ja jestem taki, że ja się pośmieję, ale sam nigdy do Disa nic nie zarzucę samo do Kiary nigdy nic nie zarzucę. No, może śmiech jest ofensywny w jego mniemaniu, no nie? Bo może. No, niektórzy uważają, że jak ktoś się z czegoś śmieje, znaczy, że to obraża, więc teoretycznie. No, można to tak podciągnąć, ale nie wiem. Ja sam się czuję tak wypośrodkowany. Natomiast. Natomiast, że ktoś jakby uważa, że to jest zabawne, nie? I robi z tego jakieś wycinkę, nie? To myślę sobie, no kuźwo, nasze poczucie humoru no, trochę spełzło trochę. Więc o to mi chodzi, nie? To ani to zabawne, to nie jest zabawne, nie? Jak ktoś tam... Znaczy, kwestia, czy to jest zabawne, czy niezabawne. Według mnie... Znaczy, okej, no można powiedzieć tutaj, że, no nie wiem, słabe poczucie humoru, czy coś, no ale... No co, no... Nie da się jakby zmienić poczucia humoru ludzi za bardzo, wiesz, no jakby możesz powiedzieć człowiekowi, że ej, ale to nie jest śmieszne, a to jest śmieszne, ale... No nie wiem, bawi nas to, nas bawi. To nie jest kwestia toku rozumowania za bardzo, tylko nie wiem, jakichś takich, nie wiem, życiowych doświadczeń, dojrzałości i tak dalej, więc no jeżeli jest takie grono odbiorców, to nie, Rok jest naprawdę w porządku, nie wiem czemu w ogóle wy tutaj Roka atakujecie. No, zresztą on też jakoś nie za super sytuacji, bo wiadomo, nie siedzi na streamach, nie ogląda, widzi tylko te odszoty, więc nie ma pełnego obrazu sytuacji, tak? Ja tutaj też nie chcę jakoś bronić super Roka, ale uważam, że no, ja to tak patrzę, że on też nie ma pełnego obrazu, więc... Może mieć tam własne zdanie zresztą, no, nie wypowiada się jakoś tam w krytyczny sposób, więc tym bardziej. Ale no bawi nas, co nas bawi, no i ciężko mieć pretensje do kogoś, że go to bawi, bo to nie jest kwestia myślenia, nie? Można, no nie wiem, no ja sam jestem, uważam, że jakoś tam w sposób może niedojrzały, że mnie bawią takie niektóre rzeczy, ale no nie wiem, no bawią mnie, no kurde, bawią mnie i koniec, no nie potrafię tego zmienić. Chciałbym może, ale nie wiem jak. Tak jest. No wiadomo, że on też jest tak, ktoś tam, on już ma 40 lat, na ile, nie wiem dokładnie. To będzie też co innego go bawiło niż nas, nie? Bo to już powiedzmy, no trochę inne pokolenie jest, więc trochę inne wychowanie, inne doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no niektórych, wiesz, w szkole bawi, że jeden z uczniów, jeden z kolegów powiedzmy z klasy jest rudy i będą mu cały czas docinać, że jest rudy, no i to jest zabawne. W sumie, no mnie też to bawi. Też się śmieję, na przykład, nie wiem, tam, chociażby, nie wiem, z Jotoszy, że jest rudy, o. Ale on się też tego śmieje, jest pozytywnie. I to, no ale no. No takie jest poczucie humoru, no ciężko coś z tym zrobić. Tak jest, jak jest, no co z tym zrobię. Się tam regularnie wkurza na streamie, tam w LoLu, no.
Więc jakby każdy ma prawo się zdenerwować, sobie rzucić mięsem na streamie i spoko, nie? Ale że potem się z tego robi jakieś wycinki i że to ma być śmieszne jakoś, to nie! Nie! Protestuję. Protestuję przeciwko uznawaniu za śmieszne tego. Ale to, no, to jest tak osobista rzecz, czy coś jest śmieszne, czy coś nie jest śmieszne. To jest jak z muzyką według mnie. Ja na przykład kompletnie nie trawię metalu, no nie? Dla mnie metal jest muzyką, której nie potrafię słuchać. Nie potrafię. W ogóle na mnie to nie działa jakoś tak pozytywnie. Mnie męczy słuchanie metalu. A niektórzy mówią, że to jest zajebista muzyka, że jest super i oni się przy tym, nie wiem, relaksują, ich to jakoś tam pobudza, czy cokolwiek, no nie wiem, jakoś tam na nich działa ta muzyka, że oni słuchają tego metalu, no bo ktoś te wyświetlenia nabija na takiej muzyce. No i to nie jest, kurde, znaczy można protestować na przykład, no ja rozumiem może, że te poczucie humoru nie idzie w jakąś super stronę, no bo śmiejemy się, nie wiem, wyszydzając jakieś tam rzeczy, na przykład, nie wiem, to, że Norbert ma kolczyk, więc robimy z tego bekę, albo coś tam, Kiara, robimy z tego żarty. No, ale no co? No, nic nie da, to powiem, że ktoś się temu sprzeciwi za bardzo, no bo to, no to jest dosyć głębokie, jakby w sensie poczucie humoru. No, to bardzo głęboko siedzi i nie da się kogoś przekonać, żeby zmienił swoje poczucie humoru. I nie wiem, ja po prostu jestem typem, który akceptuje wszystko, nie? Jakby. Jeżeli coś tak jest, taki jest świat, no to go akceptuję, takim jest. No, no to nie wiem, mogę próbować budować jakiś inny content i tak dalej, ale z drugiej strony, no też idę trochę łatwiejszą drogą, więc jakby patrzę na to, co was bardziej bawi, a co mnie też bawi. No bo nie da się ukryć. Niektóre donacje są naprawdę śmieszne i nie wiem, musiałbym strasznie dobrze aktorzyć, żeby się z nich nie śmiać. I no i co? No i tak zostaję przy tym, nie? Ale dobra, zobaczymy do końca, Jakbym no. ja zaczął ciskać mięsem, nie? No to mogłoby być dosyć ciekawostkowe na swój sposób. A, nie no, tak naprawdę Rok nie powiedział nic ofensywnego tutaj, przynajmniej według mnie. Jakby rozumiem, że ma cząstkowy obraz tego streama i może mu się wydaje, że tutaj jestem takim typem, o kurde, toksyczny, wyzywa i tak dalej, na tym buduje popularność. Chociaż myślę, że też nie do końca tak uważa, po prostu widzi odszoty, na których, no bo mówił sam, że odszoty widzi i na tym trochę bazuje jego obraz. Ale no ja kiedyś może z Remigiuszem tak sobie pogadam, jakimś, a nawet miałem ostatnio okazję, ale a z kimś tam gadałem, a z kimś tam gadałem i nie chciałem tej sobie w sumie tak opluć totalnie i pójść sobie do Roka. Ale no kiedyś sobie tak po prostu na luzie. Rok jest mega w porządku, naprawdę. Szanuję go, uważam, że jest mega inteligentny i trochę może po prostu ma taki obraz z tych odszotów, przez to takie może wrażenie odnieść i nie można go w ogóle za to krytykować, bo no, tak cię ludzie widzą, jak się zapodasz, tak? Tak samo Disa ludzie widzą tak, jak się prezentuje na tych streamach i innych rzeczach. Chociaż prywatnie mówię wam szczerze, no prywatnie jest okej. Okay. No prywatnie jest naprawdę okej. Okay. Jak dla mnie nadal jest ziomkiem, nie? A chociaż ja już pewnie jego ziomkiem nie jestem. No ale ja go tam nadal lubię. I życzę dobrze. Ja naprawdę jestem życzliwym człowiekiem. I ja życzę dobrze. I Kiarze, i Disowi. Ja bym chciał, żeby oni zostali na Twitchu. Dobra. A to tyle. Nie, no, myślałem, że tam coś kurde mocniej pocisnął. W sensie, że tak się spodziewałem, że kurde skrytykuje, że jestem jakimś, wiecie. Jeszcze gorzej. A to nie, strasznie delikatnie powiedział. Także spoko.